Proszę Państwa, potrójne espresso, ale dzisiaj w podwójnej obsadzie. Pani poseł Karolina Pawliczak, która startowała w Kaliszu i zdobyła ten 21 819 głosów, no nie znalazła dla nas czasu. Mam nadzieję, że nic się poważnego nie stało, a może politycy Platformy Obywatelskiej, opozycji uważają, że no już nie ma sensu w takich mediach występować. Przypomnijmy, że nasz reporter nie został wpuszczony na wieczór wyborczy Platformy Obywatelskiej z takim informacją, że wpuszczają dziennikarzy. No a przecież my nie jesteśmy dziennikarzami, to nie jest telewizja, to nie są media. Cóż, takiego zdania nie podziela Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Mam nadzieję przynajmniej. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Ja z wielkim szacunkiem odnoszę się do wszystkich dziennikarzy, a szczególnie do tych, którym bliski jest obóz patriotyczny. To bardzo to miłe. 0,03% brakuje do podliczenia komisji wyborczej wszystkich wyników. Mamy wyniki z całego kraju. Prawo i Sprawiedliwość 7 638 060 głosów, co daje 35% i 39%. W tym liczbie 14 962 to są głosy oddane na pana w okręgu, tutaj głównie powiat opatowski i starachowicki się do tego złożył, więc przechodzi pan do kolejnej kadencji parlamentu. Gratulujemy. No bardzo dziękuję. To będzie już moja 7. kadencja w polskim parlamencie. Za to jestem wdzięczny mieszkańcom mojego regionu, za to, że cały czas no, mają do mnie zaufanie i dziękując im za to składam zobowiązanie, że będę starał się pilnować ich spraw w polskim Sejmie. Mam takie przekonanie, że uda nam się jednak rządzić w Polsce. Krzak wygraliśmy wybory do Sejmu i wszystko jest możliwe. Mam takie przekonanie, że nasi liderzy uczynią wszystko, aby stworzyć rząd z udziałem Prawa i Sprawiedliwości, bo to by było z dużą korzyścią dla Polek, dla Polaków. Ja jestem pełen obaw, gdyby akurat został zrealizowany odmienny scenariusz, no bo wtedy trzeba sobie przypomnieć to, co działo się w latach 2007-2015. Myślę, że to jest pikuś dobrego. Tak, a to przejdźmy, znaczy na pewno powiemy o tych konsekwencjach, ale zapytam pana, czym różniła się ta kampania wyborcza od poprzednich 2019 i 2015 roku, z pana punktu widzenia? A no właśnie, z mojego punktu widzenia patrząc, to być może niewiele różnic można by było dostrzec w tym wszystkim, bo inaczej prowadzi się kampanię na szczeblu regionalnym, inaczej prowadzenie kampanii wygląda z pozycji centrali partii czy też sztabu centralnego. Oni bardziej te różnice pewnie dostrzegają, tym bardziej, że Polska jest mocno zróżnicowana, jest podzielona nie tylko w sensie politycznym, ale jest również podzielona w tym sensie, że w zależności od terytorium ludzie przejawiają większe sympatie czy też mniejsze wobec konkretnych partii politycznych. No, jeśli chodzi o mój region, to bastion Prawa i Sprawiedliwości, no, otrzymaliśmy mocne poparcie, 8 mandatów. Mam takie przekonanie, że to daje nam dobrą taką pozycję w naszym regionie. Uzyskaliśmy też procentowo, można powiedzieć, nawet miażdżącą przewagę nad największą konkurencją polityczną, prawie 20% większe poparcie niż otrzymała Platforma Obywatelska. No ale inaczej te sprawy wyglądają i układają się na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Tam akurat na dzień dzisiejszy totalna opozycja bierze górę. No i tutaj trzeba by się było zastanowić, co uczynić, aby rzeczywiście te tendencje zostały odwrócone. No, co jest ciekawe, obserwatorzy zwracają uwagę na zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w Świnoujściu, gdzie otwarto niedawno ten słynny tunel, który ułatwia jednak życie mieszkańcom, czy w Turowie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wbrew dzisiejszym zwycięzcom, czy też tej koalicji, która zdobyła większość głosów, przyszłej koalicji, która być może będzie rządzić, zobaczymy. Przecież pamiętamy wezwania do zamknięcia natychmiastowego kopalni. Kopalnia jest do zamknięcia, mówił Szymon Hołownia, a mieszkańcy Turowa grzecznie poszli i zagłosowali na PO i Trzecią Drogę.
No ale nie chce pan redaktor przez to powiedzieć, że nie warto nic dobrego czynić dla lokalnych społeczności. Rzeczywiście to jest zadziwiające. No Świnoujście jest takim, akurat te dwa miejsca, które pan redaktor wskazał, są takim koronnym dowodem na to, jak to no, lokalne społeczności nie mają do końca rozeznania. Mieszkańcy Świnoujścia wiedzą, jakie problemy stanowiło dla nich pokonanie drogi z jednej wyspy na drugą, bo tak naprawdę o to tam chodziło, żeby wybudować tunel pod Świnną tak, aby z Wolin, z wyspy Wolin na Uznam, tam gdzie jest położone Świnoujście, można było bezstresowo się przemieścić. To jest doskonałe rozwiązanie, ułatwienie życia nie tylko mieszkańcom tego miasta, ale również tym, którzy bardzo często, szczególnie w sezonie letnim, odwiedzają Świnoujście. No i to jest rzecz po prostu niesłychana. No podobnie jest z Turowem, gdzie tak naprawdę zamknięto, chciano... To już nawet się nie ma o co sprzeczać, czy chciano, czy zamknięto. Tak naprawdę w myśl prawnych rozstrzygnięć to prawdopodobnie bliższe stwierdzenia by było to, że zamknięto kopalnię, chociaż rząd nigdy do tego przecież nie dopuścił. I okazanie sympatii wobec tych, którzy twierdzili, że wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trzeba wykonać, no to przecież wiemy, kto to mówi, to nie kto inny, a przedstawiciele totalnej opozycji. No i oni zyskują dzisiaj poklask, no to jest po prostu to, no, zwykły taki odruch. To się po prostu w głowie nie mieści. No tak, ale opozycja dzisiejsza mówiła, że ten tunel został zbudowany za europejskie pieniądze. Tutaj PiS w ogóle nic do tego nie dołożył. W ogóle dlaczego ma się chwalić czymś, co, nie, no nie ma, czego nie ma sobie? Nie ma to żadnego znaczenia, jakie to są pieniądze. Pieniądze europejskie to są też nasze pieniądze, bo my czynimy dosyć dużą składkę do budżetu unijnego. To nie jest tak, że Unia Europejska nam robi tutaj jakąś łaskę. No Platforma Obywatelska, kiedy przez 8 lat rządziła i ten tunel też był koniecznością, nic w tej materii nie zrobiła, bo po prostu tam nie było dobrego gospodarza, który nie myślał w kategoriach interesu narodowego, interesu gospodarczego, interesu społecznego Rzeczypospolitej, tylko myśleli o prywatnych jakichś rozstrzygnięciach, nabijali kabzę do swoich kieszeni, o czym zaświadczałem chociażby wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa. Tak naprawdę ludzi mieli w dalekim poważaniu. Po 2015 roku to wszystko się zmieniło. No i trzeba też jasno sobie powiedzieć w nawiązaniu do wyborów. No, Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią polityczną, która zaistniała na polskiej scenie politycznej, która trzeci raz z rzędu wygrała wybory. To jest rzecz oczywista. Czwarty raz w ogóle parlamentarne wybory zostały wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość. Żadna partia polityczna w swoich dokonaniach, w swoim dorobku politycznym takich osiągnięć nie ma jak Prawo i Sprawiedliwość. No ja sądzę tak, nic nie odpuszczamy. Niezależnie od tego, jak potoczą się losy i te układanki, które po wyborach, z którymi po wyborach każdy przedstawiciel parlamentarnej sceny będzie się musiał zmierzyć, bo to jest poważne też wyzwanie i dla dzisiejszej opozycji. No ja sobie nie wyobrażam stworzenie układu rządzącego pośród partii tak zwanych od sasa do lasa. No bo co ma wspólnego na przykład polska lewica, która się uznaje za europejską lewicę, co ma wspólnego z lewactwem, które jest zlokalizowane w Platformie Obywatelskiej, tak? Tam jest lewactwo, ogromna domieszka straszliwego liberalizmu, nie tego takiego normalnego, o którym kiedyś ideolodzy tego prądu politycznego myśleli, ale to jest po prostu coś, co naprawdę kładzie się wielkim cieniem na życiu publicznym i jestem przekonany, co jeszcze do tego, jeśli dołożymy Polskie Stronnictwo Ludowe, partia, która przyznaje się do konserwatywnych wartości, no to ja sobie nie wyobrażam stworzenie dobrego rządu z takimi różnicami ideowymi. No a jeśli zajrzymy do programów, no tak, mają jeden wspólny mianownik w kampanii wyborczej i przez całe dwie kadencje rządów Prawa i Sprawiedliwości walczyli z naszym środowiskiem politycznym. To ich na pewno łączy, ale jeśli partia, która przyznaje się do wartości konserwatywnych, idzie w układ koalicyjny z lewactwem, z liberałami, no to budzi to poważne wątpliwości. Dlatego też ja nie bardzo wierzę w misję takiego rządu. Jeśli on nawet zostanie powołany, to na krótką metę Polacy szybko taki rząd są w stanie
rozliczyć, bo ten misz-masz, który może w sensie programowym zaproponować taki układ koalicyjny, to jest to wszystko na krótką metę. Tak więc w moim przekonaniu wszystko po tych wyborach jest możliwe. Trzeba rozmawiać, trzeba również wykorzystać tę sytuację, że prezydent, taka jest tradycja polskiego parlamentaryzmu, że misję tworzenia rządu powierza partii zwycięskiej. A mamy już takie doświadczenia, no chociażby weźmy świętej pamięci profesor Zytę Gilowską, panią wicepremier, która też funkcjonowała po Platformie Obywatelskiej, ale zorientowała się szybko, gdzie tak naprawdę i komu zależy na interesach państwa polskiego i zrobiła prześwietną reformę w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, reformę systemu podatkowego, no, na której Donald Tusk funkcjonował na tak zwanej Zielonej Wyspie. To dzięki Prawu i Sprawiedliwości. No, drugim takim przykładem może być również Jan Maria Rokita, który też przecież nie z Prawem i Sprawiedliwością sympatyzował, tylko akurat z Platformą Obywatelską. I jednak później no, stał się głównym, że tak powiem... Pan poseł wraca do prehistorii w tym wykładzie. Ideologiem więc... Prawa i Sprawiedliwości też z jego pomysłów bardzo często Prawo i Sprawiedliwość korzystało. A dziś na naszych stronach internetowych jest ciekawy wywiad. Historia nauczycielką życia jest. Dokładnie. W wyborach w Niemczech, to jest wrzesień 2021 roku, zwyciężyło SPD z notowaniami 27%, potem było CDU-CSU 22%, Zieloni 15%, FDP 13%, trzy partie oraz Lewica 5% stworzyły tak zwaną koalicję świateł drogowych, czerwone, żółte i tak. Zielone. Prawo Sprawiedliwość ma 35, prawie 36%. No i dlaczego prezydent według opozycji ma nie powierzyć właśnie Prawu i Sprawiedliwości misji tworzenia rządu? Nie ma prezydent takich ograniczeń konstytucyjnych, no ale tutaj tak jak powiedziałem, no jest tradycja też polskiego parlamentaryzmu i prezydent z całą pewnością wpisze się to, bo jestem przekonany co do tego, że taka misja tworzenia rządu powinna być powierzona jednak partii, która zwyciężyła w tych wyborach. Konstytucja przewiduje takie sytuacje, bo w tym mówi pierwszym się, że taki kroku... jest uzus, ale faktycznie, jak pan poseł powiedział, bezpośrednio w artykule 144 Konstytucji, tak? Nie ma ani słowa na ten temat. Tak, więc zwyczaje w polityce trzeba szanować, no ale konstytucja też daje pewnego rodzaju wytyczne. Jeśli taka misja utworzonego w ten sposób rządu nie powiedzie się, rząd musi uzyskać wotum zaufania w polskim Sejmie, no to kolejny ruch wyłonienia po wyborach nowego rządu należy wtedy do Sejmu. No i w Sejmie mogą się odpowiednie siły polityczne, odpowiednie strony układać, ale ten rząd też musi uzyskać wotum zaufania. Sądzę, że tutaj w tym kolejnym kroku konstytucyjnym powołania nowego rządu byłoby już rządowi o wiele łatwiej niż to by miał być rząd, który zyskuje mandat z tytułu powierzenia misji przez prezydenta. Ale to wszystko jest tak naprawdę możliwe i a czy to ja jest bym tak, tutaj panie pośle, rąk tutaj nie załamywał. Politycy Prawa i Sprawiedliwości no, mówią o tym, że będą się starać tworzyć rząd i tak dalej. Opozycja twierdzi, że absolutnie nie ma takiej możliwości, bo oni zjednoczeni idą razem, bo przecież chcą odsunąć PiS od władzy. No to na ile my się tutaj łudzimy, że może jest nadzieja utrzymania, bo to nie chodzi o rządy PiS-u, tylko o ten program inwestycyjny, program samodzielności polskiej gospodarki, program energetyczny, elektrownie atomowe, program, w którym miejsca pracy do Polski zjeżdżają. My jako miejsce tutaj na skrzyżowaniu dróg europejskich, CPK jest takim pomysłem, te wszystkie porty kontenerowe. No, mamy świadomość, bez jakiegoś większego namysłu, że wszystko to zostanie zatrzymane, bo chociażby rozbudowa polskich portów sprawia, że i dróg kolejowych, morskich sprawia, że przypływają tutaj właśnie kontenery, które potem jadą w głąb Europy, a podatek VAT jest płacony nie w Hamburgu, nie w Bremie czy w Rostocku, ale w Gdańsku, w Szczecinie,
No i może właśnie w Świnoujściu. No i tak być nie może, prawda? Nie, no więc tak, trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że oferta programowa Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo szeroka i jest to oferta ukierunkowana na polskie interesy. Natomiast naszym największym nieszczęściem będzie to, jeśli do rządu dojdzie opcja tak zwana zewnętrzna, o której często mówiliśmy i w kampanii wyborczej, przy którą przestrzegaliśmy. Opcja zewnętrzna to jest przede wszystkim Platforma Obywatelska, która reprezentuje interesy nie polskie, a interesy wprost niemieckie. No przecież pamiętamy, przywołał pan świetne inwestycje, które już tak naprawdę realizujemy, jak CPK chociażby. No było, ale mało się mówi o portach, prawda? O ogromnych zyskach, jakie Polska czerpie z tego ruchu towarowego, który przechodzi przez nasz kraj siłą rzeczy, nie, tak, a mógłby przechodzić przez Niemcy, prawda? No właśnie, no i tutaj przecież gołym okiem widać, czyje te interesy są reprezentowane właśnie. Przywołano już wcześniej Świnoujście. No dzisiaj czyni się wszystko, żeby znowu tam kłaść kłody pod nogi, żeby ten port przeładunkowy nie został, że tak powiem, poszerzony w swojej aktywności gospodarczej. No i ja mam wręcz przekonanie, że to zostanie po prostu zatrzymane. Podobnie ma się rzecz, jeśli dotyczy to żeglugi śródlądowej, przede wszystkim Odra, tak, która do końca nie została przez Polskę wykorzystana w swojej, że tak powiem, atrakcyjności gospodarczej związanej z przewózką towarów po Odrze. Są czynione starania przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, aby ten kanał przepływu towarów można było udrożnić. Jest protest Niemiec. No i ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało pod rządami Platformy Obywatelskiej, do czego ewentualnie mogłoby dojść, bo też taka nie możemy jest możliwość. Się tutaj proszę, łudzić. Taka możliwość teoretycznie istnieje. No nawet praktycznie, no, jeżeli ta koalicja 3, a w zasadzie 11 podmiotów będzie miała matematyczną większość. No my pamiętamy już takie czasy z pierwszej kadencji Sejmu wybranego po 89 roku. Pamiętamy, ta kadencja trwała tylko 2 lata, bo tam też przecież nie można było znaleźć wspólnego języka w sensie z prawdziwego zdarzenia uprawianej polityki. Nie było tego porozumienia programowego, panie pośle, ideowego. Może wróćmy i to nas czeka i w tej chwili. Wróćmy do tej kampanii wyborczej. Na ile te sprawy, czyli przyszłości Polski, podmiotowości, stworzenia tutaj wokół nas takiej sfery dobrobytu i bezpieczeństwa, w którym bierzemy udział, chociażby przez forsowne zbrojenia, teraz docierało do wyborców Prawa i Sprawiedliwości no, w pana kampaniach, w pana spotkaniach? No, panie redaktorze, no oczywiście, że te kwestie, o których pan redaktor powiedział, one były poruszane, to nawet sami ludzie o tym mówili, że dojdzie do nieszczęścia, gdybyśmy te wybory przegrali, i pokazywali właśnie na te sprawy, jak kwestia zatrudnienia, więc bezrobocie i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. To są sprawy, co do których mam takie przekonanie, w zdecydowanej większości Polacy zostali uświadomieni i przekonani, o czym zaświadcza wynik wyborów. Ale z drugiej strony pamiętamy też wypowiedzi polityków i doradców Platformy Obywatelskiej, Hołowni w kontekście uzbrojenia. No to oni wprost mówili, że to jakaś gigantomania, że to następuje przeinwestowanie. No ale też zapomnieli przy tym wszystkim powiedzieć, jaka była doktryna obronna Rzeczypospolitej za czasów rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Ta linia obrony na Wiśle no, bardzo wyraźnie pokazuje, w jaki sposób mielibyśmy być tutaj uzależnieni i poddani wielkiej próbie w przypadku, gdyby doszło do naruszenia terytorialności naszego państwa na skutek agresji ze strony potencjalnego agresora, jakim jest Rosja. To nie ulega żadnej kwestii. Tak naprawdę tego typu doktryna obronna
no, była żadną doktryną obronną Rzeczypospolitej, a więc otwarcie w sposób bardzo szeroki, drogi do tego, aby wschodnie tereny, wschodnie rubieże Rzeczypospolitej były anektowane przez potencjalnego agresora. Ta sytuacja się zmieniła za rządów Prawa i Sprawiedliwości i ja mam tutaj wiele obaw co do tego, czy przypadkiem nie nastąpi powrót w sferze obronności i doktryny wojennej w kontekście przejęcia władzy przez dzisiejszą no, totalną opozycję. Tak, zwłaszcza, że szykują się eksperci, którzy bardzo mocno krytykowali, po co te czołgi, po co te rakiety i tak dalej. Wszyscy to doskonale pamiętamy. Byłego dowódcę Wojska Polskiego, który krytykował rozbudowę armii i przeniesienie jej. No i pamiętamy ich słynne występy na terenie Związku Rosji w czapeczkach z Aurorą. No to jest po prostu zwykły skandal. Inny człowiek, ale również... Mieć dowódców, tak, no to po prostu szykuje nam się jakiś dramat w sferze bezpieczeństwa. No zobaczmy w takim razie, opatrzność Boża jednak nad nami czuwa. Ja tak przynajmniej jestem o tym głęboko przekonany. Pan Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość, zebrał w wyborach w swoim regionie 14 962 głosy. Gratulujemy i niniejszym dostał się do Sejmu, ale pełne listy to dopiero kiedy będą zamknięte kwestia głosowania, tak? Bo to przyznawane, to skomplikowany mechanizm jest przydzielania tych mandatów. Pan już ma zagwarantowany. To. Nie, no to my już wiemy, kto, tak jak w moim okręgu, to sytuacje są znane i no, dla tych, którzy w polityce funkcjonują, ten mechanizm też nie jest skomplikowany. Jak były ostateczne wyniki wyborów, myśmy to szybko powyliczali, bo oczywiście potrafimy jeszcze liczyć. I bardzo dobrze. Drugą rozmówczynią miała być pani poseł Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Nie znalazła dla nas czasu. Miejmy nadzieję, że tylko dlatego, że po prostu nie uważa nas za dziennikarzy, a nie, że stało się coś poważniejszego. W każdym razie, jeśli dojdzie, to pozdrawiamy. Tyle, jeśli chodzi o to potrójne, a w zasadzie podwójne espresso. Kłaniam się, życzę miłego dnia, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego dla telewidzów Telewizji Republika. A my, proszę państwa, w kolejnej odsłonie troszkę więcej o sprawach europejskich. Zbigniew Kuźmiuk, poseł z Radomia, będzie naszym gościem.